Na program zaprasza Fundacja Enea. Mądrej głowie. Witamy Państwa serdecznie w kolejnej audycji Mądrej Głowie. Jerzy Piasny przed mikrofonem, a w studiu moi goście Anna Dolska, prezes Stowarzyszenia 50+, i Jarosław Świątek, wolontariusz Fundacji Enea, który prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. Proszę Państwa, dziś jest temat, który właściwie musiał prędzej czy później u nas się pojawić. Udzielanie pierwszej pomocy, jak zapobiegać różnym niekorzystnym wypadkom. To jest temat, o którym muszą wiedzieć i młodzi, i starzy. Starzy 50+, to nie starzy przecież. To nie starzy, nie. To jest późna dorosłość. O seniorach możemy mówić po 70 roku życia. Chociaż i tak są panie, które się obrażają, jak mają lat 70 i powiemy do nich seniorka. Jedno z moich dzieci chodzi do przedszkola, właśnie już teraz do pierwszej klasy, ale kiedy chodziło do przedszkola, powiedziało mi tak: tato, był u nas policjant i szkolił nas. Ja mówię, ale z czego was szkolił? Z udzielania pierwszej pomocy. No właśnie, czym jest ta pierwsza pomoc? Powiem w ten sposób. Przede wszystkim jest to reakcja na różnego rodzaju nieprzewidziane sytuacje, które mogą się wśród naszych bliskich, osób, z którymi jedziemy tramwajem, z którymi pracujemy, pojawić. Z doświadczenia wygląda to w ten sposób, że jest o wiele lepiej z tą pierwszą pomocą, zwłaszcza u grupy, o której pan redaktor powiedział, czyli u dzieci, no bo również Fundacja dla Dzieci takie szkolenia prowadzi. No i muszę powiedzieć, że dzieci są w ogóle niesamowite, tak samo jak niesamowici są seniorzy, no bo są bardzo chłonni tej wiedzy. Bardzo chcą wiedzieć, bardzo chcą utożsamiać się z tym, że tak naprawdę mając ten elementarz, są w stanie komuś pomóc. No i powiem tak, zawsze oczywiście się życzy, żeby wiedza była jak najrzadziej używana, natomiast jeżeli mówimy krótko o tej pierwszej pomocy, to przede wszystkim jest to nasza reakcja, której nie powinniśmy się bać w kierunku tego, żeby komuś to zdrowie, a czasami też życie uratować. Ale dlaczego my się boimy? Często lęk spowodowany jest tym, że po prostu nie umiemy. Nawet jeżeli coś gdzieś tam żeśmy delikatnie poznali, no to często jest tak, że wiedza nieużywana to wiedza, która umyka, tak? Ja to też zawsze tłumaczę ludziom, którzy na przykład spodziewają się dzieci, czy którzy są młodymi rodzicami, że przecież ubezpieczamy domy, samochody, czyli bierzemy pod uwagę pewne ryzyka. A tutaj akurat w kwestii tego, że powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób postępować, jeżeli coś naszemu bliskiemu się stanie, jesteśmy troszeczkę obojętni, wychodzimy z założenia, że nas to nie dotyczy. I to też jakoby na szkoleniach staramy się zawsze przekazać, że jeżeli nawet raz o czymś usłyszymy, mamy możliwość poćwiczyć sobie na fantomie, użyć AED, to warto sobie te tematy przypominać. W dobie internetu możemy naprawdę sobie bardzo fajne materiały filmowe poszukać. Dużo jest takich akcji, dużo jest promocji, tak jak tutaj u was w radiu, które tak naprawdę zachęcają, pokazują, że ten temat jest istotny. Także no, nawet jeżeli gdzieś tam coś delikatnie skupnęliśmy, warto to sobie systematycznie, regularnie przypominać. Mnie się wydaje, że ludzie dorośli być może też mają obawy przed udzieleniem pierwszej pomocy ze względu na prawo. Może boją się wykonać tych czynności, dlatego że uznają, że jeśli je wykonają, a ktoś umrze, tak, no to mają problemy. Bardzo fajnie, panie redaktorze, że pan o tym wspomniał, ponieważ no tutaj prawo mówi w ten sposób. Jeżeli jesteś świadkiem, musisz zareagować, tak? Nie zareagujesz, mogą pociągnąć do odpowiedzialności karnej, natomiast nie ma w żaden sposób odpowiedzialności za niewłaściwe w udzielenie pierwszej pomocy. No przecież tutaj nie chodzi o to, że widząc, jeżeli ktoś się topi, my mamy wskakiwać do tej rwącej rzeki i go ratować, no bo po pierwsze ten topielec to jest dość ciężka grupa do ratowania, po drugie no sami sobie możemy stworzyć zagrożenie, a podstawowym, można powiedzieć, obowiązkiem każdego z nas, zanim udzielimy tej pierwszej pomocy, jest przede wszystkim sprawdzić, czy jesteśmy bezpieczni. Sprawdzić, czy jesteśmy bezpieczni. To jest chyba podstawowa rzecz, ale tu pan wspomniał o tym, że możemy, czy mamy prawo, musimy wskoczyć do wody, no ale jeśli nie umiemy pływać, to wołamy. Dzwonimy po pogotowie. I tak? wołamy kogoś, kto potrafi pływać. Natomiast no muszę powiedzieć tylko tyle, że zdarzają się sytuacje takie, że nie zawsze ktoś przy nas będzie się znajdował. No, samo to wezwanie pomocy, wyzwanie na numer alarmowy tak naprawdę bardzo dużo może nam pomóc, bo odchodząc troszeczkę od tej kwestii osób topiących, no to przecież w innych sytuacjach bywa też tak, że czasami w tej naszej głowie pojawi się ta biała, niezapisana kartka pod tytułem, jak udzielić tej pierwszej pomocy. I tutaj pamiętajmy, że ten, który jest na dyspozycji, no powie nam, w jaki sposób postępować, czyli można powiedzieć, doda nam troszeczkę utuchy i wiatru w żagle w tym, żeby jednak tej osobie poszkodowanej pomóc.
Ja myślę, że jest jeszcze inny aspekt tego problemu, który polega na tym, że boimy się udzielać tej pomocy, ponieważ z tyłu głowy mamy, że możemy komuś jeszcze zaszkodzić. I to jest chyba ta największa bariera, która nas wstrzymuje, żeby natychmiast podbiec do człowieka i próbować mu pomóc, bo mamy z tyłu głowy tak, no będę przeprowadzał resuscytację i się okaże, że na przykład, nie wiem, złamię mu żebro, potem mnie poda do sądu, że mu zrobiłem krzywdę, ale inaczej, odwrotnie. Powinniśmy się cieszyć, jak nas poda do sądu, bo tak nie grożą nam na to żadne konsekwencje, a po drugie znaczy, że uratowaliśmy go i przeżył. No to, co pani prezes powiedziała, to faktycznie gdzieś z tyłu głowy takie obawy zawsze mogą zaistnieć. Natomiast kiedyś ktoś właśnie w trakcie spotkania z seniorami no, na takie obawy odpowiedział w bardzo prosty sposób. No ale co tej osobie nie oddychającej gorszego może się stać? Prawda? Przecież ona nie oddycha i my tak naprawdę wykonując tę restację krążeniowo-oddechową, my podnosimy te szanse na to, że jak przyjedzie ten zespół ratownictwa medycznego, no to po pierwsze u tej osoby zachowa się krążenie, no po drugie szansa na przeżycie jest zdecydowanie większa. Także wszystko jak najbardziej w trakcie tych naszych spotkań się pojawia. Te wszystkie argumenty trafiają do nas, do prowadzących. No ale proszę pamiętać o tym, że kwitując, jakakolwiek pomoc jest pomocą i nawet, tak jak powiedziałem, czasami ten sam telefon w zupełności wystarczy. I tutaj robimy przerwę, za chwilę wrócimy i powiemy Państwu, w jakich przypadkach należy pomagać. Mądrej głowie. It's a beautiful day for me to rock around your way. I wanna wanna say sting. Sweet nightingale, why do you wake me so? Sweet nightingale, you're telling me something I don't know. It's quarter to three, you're singing, driving me right out of my tree. I'm so tired that I could weep when all the other birdies are so fast asleep. Yeah, morning is coming, morning is on its way. Morning is coming, it's revelation day. Sweet nightingale, we'll talk it over in the light of day. Why can't it wait? I need my beauty sleep, whatever you say. Wake up, it's a beautiful day. Wake up, don't you hear what I say? 'Cause I'll be rocking in my shoes to this sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. To this beautiful sunshine I'm rising up. Just a positive vibe me use and build me up. Overflowing like the hot coffee in a makeup. Ain't no time for easing up. Yeah. Morning is coming. Morning is coming. Morning is on its way. It's on its way. Morning is coming. It's revelation day. It's revelation day. Oh, nightingale, you broke a dream or I don't live on my own. Oh, nightingale, I look around but there's nobody home. Rouse yourself and get out of bed. Drag a comb across your sleepy head. Clean your teeth and wash your face. Look like you're a member of the human race. Wake up, it's a beautiful day. Myself, I wake up, don't you hear what I say? 'Cause I'll be rocking in my shoes to this sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. Now miss the morning time back to evening time. This a message when me used to uplift mankind. Whether you know of the bubble or you know of the wine. Enjoy, it's a beautiful time. Oh, morning is coming. Morning is coming. Morning is on its way. It's on its way. Morning is coming. It's revelation day. Revelation day. Morning is coming. Morning is on its way. On its way. Morning is coming. It's revelation day. Mądrej głowie, wracamy po przerwie. Proszę Państwa, rozmawiamy dziś o udzielaniu pierwszej pomocy. Pani prezes tutaj przygotowała sobie małą ściągę, to mogę powiedzieć. Jest tutaj dużo wymienionych przypadków, kiedy powinniśmy zwrócić uwagę na siebie, jak również na innych. Ja myślę, że tutaj pan Jarek powie dokładnie, jakie możemy mieć objawy, bo powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że taki wypadek nagły to nie jest tylko wypadek drogowy. Oczywiście. Albo wypadek w pracy, ale jest to na przykład omdlenie, zawał, udar mózgu.
I to są sytuacje, w których powinniśmy pomagać. I mówiąc o objawach, okazuje się, właśnie dotarłam do takich danych przeprowadzonych przez amerykańskiego profesora Sweeneya, gdzie zwykle mamy taki obraz, że zawał serca przebiega, jego przebieg zawsze nam się kojarzy z takim ostrym przebiegiem, że zaczyna nas dusić w klatce piersiowej, nie możemy złapać oddechu, ale się okazuje, że jest różnica przebiegu zawału u kobiet i mężczyzn. Jak udowodnił pan profesor Sweeney, ponieważ przepytał 500 pacjentek po zawale, w wieku od 90 do 97 lat. Widzicie państwo, jakie to jest spektrum też osób, które mogą być dotknięte tą chorobą. I co ciekawe, 70% z nich doświadczało nietypowego zmęczenia w ciągu miesiąca od zawału. Połowa osłabienia i skrócenia oddechu. 40% miało zawroty głowy. Jakoś kompletnie nam się to nie kojarzy z zawałem serca przecież, nie? I tylko nieliczne czuły ból w klatce piersiowej czy drętwienie rąk. Z kobietami jest tak, że one, to jest różnica w bardzo wrażliwym układzie wegetatywnym, który odpowiada za pracę narządów wewnętrznych i przemianę materii. I dlatego te objawy u kobiet mogą być nietypowe. A poza tym to też jakby mentalnie też wynika, jak kobiety się zachowują, ponieważ my często też rozmawiamy na spotkania z seniorami i zawsze jest taki podział ról. Kobieta zajmuje się domem, ma mnóstwo obowiązków i tak dalej. Kobiety nie zwalniają. O to chodzi. I był taki opisany przypadek. Pani się źle poczuła. Najpierw wysłała dzieci do szkoły, zrobiła śniadanie i tak dalej. Córka zauważyła, że ma już sine usta. Coraz gorzej się czuje. Zadzwoniła na pogotowie. Pogotowie bardzo szybko powiedzieli, że w ciągu 2 minut będą, a pani powiedziała, że jeszcze 10 minut, bo ona musi posprzątać. Także takie są kobiety i potem się okazuje, że jeśli chodzi o umieralność wskutek zawału serca, 50% kobiet umiera, mężczyzn 40%. No to są dane tutaj statystyczne. Tak. A zwykle kojarzymy zawał serca, że to jest męska choroba. Że to jest męska choroba. Tak, to się właśnie zgadza, nie? Natomiast muszę powiedzieć, bo oprócz tego, że oczywiście objawy, wszystko, no to też co się zauważa, nie wiem, czy jadąc do pracy, czy nawet u nas w zakładzie pracy, to troszeczkę kwestia chyba też podniesienia świadomości, jeśli chodzi, że chcemy jednak temu zapobiegać, prawda? Zwracam uwagę na to, co jemy, zwracam uwagę na ruch, na wysiłek fizyczny, zwracam uwagę na to, żeby najprościej w świecie dużo się uśmiechać, no bo to jednak zawsze taki pozytywny aspekt tego, że... My też się teraz uśmiechamy. Tak, cały czas. Prawda? Państwo tego nie widzą, ale my się uśmiechamy. Myślę, że słyszą. Natomiast to, co ja osobiście zauważam, to ilość osób biegających, może nie zawsze to jakoś powietrze jest dobre do tego, ale jeżdżących na rowerach, tego ile osób spotykam w różnego rodzaju siłowniach, klubach fitness, na basenach, no rośnie z roku na rok i z tego trzeba się bardzo cieszyć, bo przede wszystkim, słuchajcie, profilaktyka to bardzo istotne, no a w dalszej części właśnie tutaj ewentualnie jakieś sprawy związane z leczeniem. Oczywiście każdy, kto bierze się za uprawianie jakiejkolwiek dyscypliny, warto, żeby skonsultował się z lekarzem, prawda? No bo nie wszyscy mamy do tego predyspozycję, a czasami, jak się okazuje, gdzieś tam po cichu coś czeka, także... Ja bym chciała wrócić do jakby pana instruktażu pierwszej pomocy. Tak. To jakby wszyscy powinniśmy to wiedzieć, że jest 30 ucisków i 2 wdechy. Dokładnie. Natomiast jest taki opór. No, widzimy człowieka, który jest zupełnie obcy, leży na ulicy i my teraz mamy usta mu robić. No, czy... A może jest pijany. A może jest pijany. No właśnie. Generalnie rzecz biorąc, algorytm postępowania jest bardzo zbliżony tak naprawdę do pewnego momentu, do wszystkich jakichś tutaj stanów, które możemy mieć u osoby poszkodowanej. Przede wszystkim, co należy zrobić? Jako pierwsze dbamy o swoje bezpieczeństwo i tutaj naprawdę wszystkich gorąco zachęcam do tego, żeby mieli przy sobie te rękawiczki ochronne, jednorazowe, które są naprawdę genialnym środkiem ochrony indywidualnej. Ostatnio właśnie w szkole podstawowej na moje pytanie, co tak naprawdę jest najważniejszego z apteczki, jedna z uczennic odpowiedziała rękawiczki. I to pokazuje właśnie tą świadomość, że te dzieci już wiedzą, że tak naprawdę przede wszystkim myślimy o sobie. Stajemy się swojego rodzaju egoistą i jeżeli nam nic nie grozi, przystępujemy do działań. Rękawiczki kosztują 20 groszy chyba. Można je nosić w kieszeni na co dzień. Można również być szczęściarzem podczas różnego rodzaju eventów NA, gdzie kilka lat temu wymyślono bardzo fajny taki gadżet w postaci takiego bryloczka, który zawiera i rękawiczki, i to drugie, o czym już zaczęliśmy mówić, czyli maseczkę do rejestracji krążeniowo-oddechowej. No ale wracając do algorytmu. Jeżeli jest bezpiecznie, przystępujemy do działania. Kolejna sprawa to ocena przytomności. Pamiętajmy o tym, że chwytamy sobie za ramionka, pytam halo, co się dzieje. Nawiązujemy kontakt głosowy, wzrokowy. Jeżeli
nie ma reakcji, przecież jakaś minimalna reakcja jest, znajdujemy się sami, warto zawołać o pomoc, czyli zorganizować sobie tą drugą osobę, która na pewno nas wesprze w dalszym modelu postępowania. Kolejna sprawa to udrożnienie dróg oddechowych. Te drogi, pamiętajmy o tym, stają się niedrożną, może być to wydzielina, ale przede wszystkim może być to język, nam się zapada, po wykonaniu rękoczynu czoło, żuchwa, przystępujemy do fundamentalnej czynności, do oceny oddechu. Na tą ocenę oddechu poświęcamy 10 sekund. Nasza głowa skierowana w kierunku klatki piersiowej, staramy się wyczuć na policzku oddech, usłyszeć ewentualne szmery i obserwujemy, czy klatka piersiowa się unosi. Można zwrócić również uwagę na brzuch, czy on się podnosi. Jeżeli oddechu brak, tutaj pojawia się telefon na pogotowie lub jeżeli bylibyśmy w jakimś towarzystwie, wyznaczamy konkretną osobę, która ma zadzwonić. Osoba nieoddychająca to w 100% sytuacja zagrożenia życia. No i teraz tak, dzwoniąc. Gdzie, ile osób, co się stało, te trzy informacje warto tutaj podać. Pamiętajmy, że odpowiadamy na wszystkie pytania dyspozytora. No i dalej przystępujemy do rejestracji krążeniowo-oddechowej. To, co tutaj pani prezes powiedziała, faktycznie tak wygląda, że rzeczywiście uciśnie dwa wdechy, tak na przemian. Natomiast pan redaktor powiedział, na co, jeżeli tak nie do końca może nam tutaj chociażby ta estetyka sprzyjać. Tutaj proszę pamiętać o tym, że jeżeli mamy jakikolwiek obawy co do naszego bezpieczeństwa, nie mamy tej maseczki, skupiamy się tylko na uciskach ratowniczych. I to wystarczy. Tak. I generalnie rzecz biorąc robimy ten ucisk. W innej sytuacji, jeżeli nie czulibyśmy tego dyskomfortu, będzie ktoś chociażby nam bliski, prawda, małżonka, 30 uciśnień, dwa wdechy. Te wdechy, proszę pamiętać, jednosekundowe, nie wtłaczamy, tylko podczas za dużo. No i teraz jak ten wdech wykonać? O tyle, o ile ucisk, to głębokość 4 do 6 cm, z częstotliwością około 100 na minutę, na środku klatki piersiowej. O tyle ten wdech, odchylamy głowę do tyłu, zaciskamy skrzydełka nosa osoby poszkodowanej, obejmujemy swoimi ustami poprzez ustnik usta poszkodowanego i wdmuchujemy powietrze, obserwując, czy klatka piersiowa się unosi. 30 uciśnień, dwa wdechy, 32, tak na przemian lub same uciski. Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, do jakiego momentu my tak naprawdę tą rejestrację krążeniowo-oddechową wykonujemy. Bo no, jednym z takich elementów, kiedy zaprzestamy, będzie przejęcie przez służby ratunkowe osoby poszkodowanej. Tu oczywiście nie na takiej zasadzie, że gdzieś dwie ulice dalej słyszę sygnał karetki, plecak i mnie nie ma, tylko ten ratownik przejmuje ode mnie osobę poszkodowaną, w żaden sposób jej nie opuszczam. Druga kwestia to ewentualny powrót funkcji życiowych. No i trzecia możliwość, no bo przecież drodzy Państwo, no, jeżeli się zmęczymy, nie mamy już sił, to też przestajemy. Tu nie chodzi o to, żeby druga osoba poszkodowanego się położyła, tylko tak naprawdę mierzymy siły na zamiary, tak? Bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo często, zwłaszcza w trakcie ćwiczeń na fantomach, które prowadzimy, widać, że jeżeli uczestnicy mają do wykonania tylko te 30 uciśnięć, to starają się zrobić to bardzo szybko, bardzo energicznie, a tutaj jednak pamiętajmy, że ta karetka w ciągu 30 sekund nam się nie pojawi. Ona troszeczkę będzie jechać. No i też pamiętajmy, że na co dzień tego nie wykonujemy, prawda? Oczywiście działa adrenalina, jesteśmy w stanie przenosić góry, ale ważne, żeby gdzieś tych swoich sił nie przecenić. Bo ja chciałam też poruszyć jedną rzecz. Mówił pan o maseczce. Jak tej maseczki nie mamy, niektórzy twierdzą, a może chusteczkę wykorzystam i tak dalej. Ta chusteczka chyba też nie jest bezpieczna. Pani prezes, no świetne pytanie, trafiające tak naprawdę w sedno pojęcia środek ochrony indywidualnej. To, co Państwo słyszą, to właśnie tutaj otwieram taki bryloczek, nasz firmowy. W środku znajduje się para rękawiczek. No i właśnie taka maseczka do wykonywania wdechów ratowniczych. Te maseczki, w skrócie mówiąc, mają taką swoją cechę, bo tam powietrze wejdzie, ale już nie wyjdzie. W przypadku chusteczki, woreczka foliowego tak naprawdę nie mamy tutaj zapewnionej tej naszej ochrony, prawda? Jeżeli już, to tylko maseczka wiele miejsca nie zajmuje. Tak, bo jeszcze bym chciała, żeby pan powiedział, panie Jarku, dlaczego te uciśnięcia są tak ważne. Co one powodują w organizmie? Ten ucisk tak naprawdę powoduje, że ta krew bogata notabene w tlen dostaje się do mózgu. Jakieś 3 do 5 minut to okres, kiedy ten mózg zaczyna obumierać. Czyli tak naprawdę bardzo szybka nasza reakcja zapewnia większą przeżywalność. Tak? Stąd też te uciski są bardzo istotne. Wspomnieliśmy o tym, co jeżeli tutaj coś by pękło, z klatką piersiową się stało. Drodzy Państwo, powtórzę, nic gorszego tej osobie się nie stanie. Ucisk 4 do 6 cm, częstotliwość około 100 na minutę. To naprawdę to, co robimy dla tej osoby szkodowanej, robimy wiele, także nie bójmy się uciskać i wykonywać te rejestracje krążeniowo-oddechowe. Za chwilę do naszej dyskusji wrócimy. Mądrej głowie. Keep your clever lines,
hold your easy rhymes. Silence everything. Silence always wins. It's a perfect alibi. There's no need to analyze. It will be alright through the longest night. Just silence everything. We could live by the foot of the mountain. We could clear out the yard in the back. Build a home by the foot of the mountain. We could stay there and never come back. Learn from my mistake. Leave what others take. And speak when spoken to. Just do what others do. Silence always wins. So silence everything. It will be alright in the morning light. Just silence everything. Mądrej głowie. Mądrej głowie. Dziś rozmawiamy o pierwszej pomocy. Panie Jarku, mówiliśmy wcześniej o tym, że warto mieć przy sobie maseczkę. Pan ją ma przyczepioną tutaj do paska, widziałem. Ja mam taką maseczkę w samochodzie. Pani prezes? Przy kluczach do samochodu. O, jeszcze lepiej. Ale gdzie znaleźć taką maseczkę? Czy to można kupić normalnie w aptece? Drodzy Państwo, no w aptece się jeszcze nie spotkałem, natomiast powiem tak. Większość z nas robi teraz zakupy w internecie. Jeżeli wpiszemy sobie w wyszukiwarce breloczek ratowniczy, myślę, że bez problemu za parę czy tam paręnaście złotych to kupimy. Drodzy Państwo, no idzie Mikołaj, idą święta, tak naprawdę... Genialny prezent, czy dodatek do jakiegoś większego prezentu, no do skarpetek, tak? Na przykład, słynnych, a na jaki przykład... będzie prezent, jeśli nie. Dzięki temu właśnie, dzięki tej maseczce komuś uratujemy? Drodzy Państwo, bezcenny i tak naprawdę jadąc tutaj do radia, kończyłem takie krótkie spotkanie u nas w firmie, no jeden z pracowników podszedł do mnie i mówi, słuchaj, mówi, jeszcze jeden taki bloczek bym potrzebował, bo niedawno mi się przydał. Powiem tak, to cieszy, bo cieszy przede wszystkim to, że chciał się zachować,
nie bał się zachować, no i podjął te działania, które pomogły tej osobie poszkodowanej. Natomiast, drodzy Państwo, to, o czym jeszcze chcę powiedzieć, to o tym, żebyśmy też wykorzystywali możliwość przekazania numeru IC, czyli In Case of Emergency, służbom ratunkowym, osobie, która ewentualnie tutaj znalazłaby nas, jeżeli byśmy byli nieprzytomni, a na przykład oddychający. No rzeczywiście, ja mam taki numer IC właśnie wpisany w telefonie komórkowym swoim. Pan redaktor pewnie ma sporo tajnych danych tutaj w telefonie, no i tak jak większość z nas zablokował. Nie wszedłby pan tutaj do mojego smartfona. No właśnie, jeżeli nie znamy magicznego sześciocyfrowego kodu lub nie mamy czegoś kciuka, to faktycznie jest nam ciężko. No ale co producenci wymyślili? Mamy możliwość uzupełnienia sobie danych nie tylko o odnośnie tych numerów IC, czyli numerów do najbliższych nam osób, ale również danych medycznych o własnym stanie zdrowia. No bo mamy możliwość wpisania, na co ewentualnie chorujemy, na co jesteśmy uczuleni, jakie leki przyjmujemy, na co chorowaliśmy, jaką mamy grupę krwi. Ta grupa krwi i tak pewnie będzie sprawdzana, natomiast powiem tak, że z punktu widzenia wykonania tak zwanego wywiadu przez osobę, która jest ratownikiem, w ogóle sprawa niezbędna i taka, która może pomóc. No bo, drodzy Państwo, numer IC oczywiście w sytuacji pomocy poszkodowanej to jedno, ale proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że ktoś z Waszych bliskich odwozi Wasze dzieci do szkoły, ma wypadek, jest zabrany przez karetkę pogotowia, no i co wtedy z tymi dziećmi? Jeżeli służby, mówię o policji, pogotowiu czy straży, mają dostęp do numeru do bliskiej Wam osoby, są w stanie bardzo szybko zidentyfikować czy to prawnego opiekuna, czy jakąkolwiek inną osobę, która tak naprawdę jest w stanie przybliżyć informacje o dzieciach czy o samych poszkodowanych. Także naprawdę gorąco zachęcam do tego, żebyśmy jednak dzielili się tym informacją, a mieli gdzieś tam w zanadrzu również to, że może nam to uratować niekiedy życie. I jest jeszcze jedna bardzo kwestia, którą musimy tutaj dziś poruszyć. Podczas spotkań z osobami starszymi zauważyła mi pani prezes na pewno też, że duże poruszenie jest w momencie, kiedy mówimy o pomocy małym dzieciom. I to też pewnie zainteresuje rodziców. Małe dzieci, powiedzmy te, które się dopiero urodziły, roczne, dwulatkowie, mogą się zachłysnąć na przykład, prawda? No właśnie. Ale to wtedy jest taka jedna bardzo dobra procedura, którą na pewno pan zawsze pokazuje na tych szkoleniach. Tak jest. No powiem tak, hasłowo to, co działa zawsze na korzyść, to w przypadku niemowlaków jest grawitacja, czyli główka do dołu, 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową. Jeżeli to nie zdało rezultatu, odwracamy dziecko na plecki, mając je na przedramieniu i wykonujemy 5 uciśnięć na środek klatki. Na środek klatki piersiowej. Dwoma. Paluszka. O właśnie, dwoma paluszkami. Tak. Dobrze, żeby pan to powiedział, bo ta siła, którą używamy w stosunku do małych dzieci, no musi być dostosowana, prawda? Dokładnie tak. Natomiast, drodzy państwo, no korzystając z tego, że jesteśmy na antenie, ja naprawdę gorąco zachęcam wszystkich rodziców, wszystkich przyszłych rodziców do tego, żeby na taki kurs, chociaż taki podstawowy z pierwszej pomocy, jak pomagać naszym najbliższym się udać. Drodzy państwo, wiedza, której nikt wam nie zabierze, która naprawdę, jeżeli będzie konieczna do użycia, to może pomóc waszym najbliższym, no bo taki malutki dzidziuś sam sobie na pewno nie pomoże, a proszę też pamiętać, że sytuacji, które mogą mieć miejsce, czy to w domu, czy w samochodzie, niekiedy nie jesteśmy w stanie uniknąć. Także naprawdę gorąco zachęcam do tego, żebyśmy sobie tą wiedzę aktualizowali, żebyśmy ją zdobywali i nie bagatelizowali przede wszystkim zagrożeń. I nie bać się pomagać. Tak jest. Dziękuję państwu serdecznie. Ania Dolska, prezes Stowarzyszenia 50+. I pan Jarosław Świątek, wolontariusz Fundacji Enea, prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy. Dzisiaj nam też takie szkolenie, w skrócie oczywiście, zrobił. Chociaż było pięknie, muszę panu powiedzieć. Bardzo dziękuję. A jeszcze wykorzystam pana na pewno do filmu wideo i ten film będziemy publikować na naszym Facebooku. Zapraszam państwa serdecznie. Do usłyszenia. Mądrej głowie. Na program zaprosiła Fundacja Enea.